po niemiecku. Dziwna sprawa. Większość tablic po prostu, gdzie nie jadę, przez całą Francję są obrócone do góry nogami. Rzepaki, prawa rzepaki, lewa rzepaki. Po prostu rzepa. Cała Europa rozrośnięta rzepami. Moi drodzy, jestem już w Portugalii, przekroczyłem granicę i tak sobie liczę, ile mi to zajęło. 43 godziny w sumie. Od przekroczenia granicy Polski do przekroczenia granicy pomiędzy Hiszpanią a Portugalią. Jestem wymęczony, bo spałem w samochodzie tu na tym siedzeniu, na jakimś kocu, dywanie berberyjskim, starym szlafroku. Całkiem spoko się tutaj śpi. Ale krótko, niestety, bardzo krótko, bo tylko parę godzin muszę po prostu pojechać do banku dzisiaj i muszę zdążyć, żeby zamówić czek, za który kupimy nasz dom, bo w Portugalii się płaci czekami za zakup nieruchomości i ten czek trzeba zamówić wcześniej. Mamy w poniedziałek notariusza, a dzisiaj jest sobota. Na szczęście nasz bank pracuje w sobotę i mam nadzieję, że się uda dzisiaj to załatwić. Dlatego też tak cisnąłem. Normalnie to bym se spał gdzieś w jakimś hotelu, albo bym tutaj spał, ale jest 6-10 godzin, a nie 2. No ale spoko, bardzo fajnie się jedzie, elegancko. Samochód się spisał, żadnych przykusów nie było, tylko często musiałem tankować, bo jeszcze nie wiem, ile on pali. To może później wam powiem. Ale ma mały bug, bo w LTK-u mam 130 litrów, więc jak zaleje za 130 litrów, to mam spokój na parę dni. A tu musiałem codziennie tankować. Piękne widoki są, słuchajcie, przepiękne widoki. Minutka jest. Gdzieś tu zaparkował mój dom. Czy mieszkam w tym domu? Bon dia. Dzisiaj jest wielki dzień. Dzisiaj podpisujemy umowę, kupna ziemi. Wreszcie po 6 latach włóczenia się po świecie bezdomności będziemy mieli swoje miejsce. Dzisiaj jedziemy do notariusza, ale nie tym samochodem, tylko naszym nowym nabytkiem. Bo mamy dzisiaj jeszcze parę innych miejsc podjechać, więc żeby było zwinnie i szybko, to pomyśleliśmy, że będziemy jeździć teraz Berlingo. Więc pakujemy się do Berlingo i jedziemy do notariusza. Então, senhora Albertina, preciso de uma assinatura aqui nesta linha, por favor, com ver o seu cartão, que é só Maria Albertina... Do Rosário. Não é bom. Não é bom. Maria Albertina Rosário. Sim, sim. Aqui em cima. Sim. Então, agora temos o Lucas. Maria, não me vê. O Lucas. É. A seguir é a Catarina. E depois a Paula do seu show. Parabéns! Podem guardar.
jesteśmy u nas na działce. Babcia powiedziała, że mamy tutaj róże. I dużo jest tych róż, ale w ogóle strasznie zarosło. Patrz, jakie są. Ja chyba tam nie dam rady wejść. Wysokie trawy. Musisz tyś pieszy, bo ja mam. Jezu, strasznie nam to zarosło. Prosto jedziemy do sklepu, kupujemy kosiarkę. Ja to jutro. Boże, patrzcie się normalnie, jakie są wysokie trawska. Dotąd mi dosięga trawa. Ale jak piękna, kwiecista łąka. Nie trzeba nic sadzić w ogóle. No i co się dowiedzieliśmy, to jest bardzo ważne. To wszystko jest nasze. Do tych śmietników, tam to wszystko, więc te perypetie związane z tym, czy to jest nasze, czy nie nasze, czy miejskie, nie miejskie. Okazało się, że to wszystko jest nasze i ci ludzie zawsze korzystali z tego, tu sobie wybudowali to gospodarstwo. Mówią, żebyśmy tylko tam te śmietniki zostawili. Tutaj już jest Kasia okej. Okay. Kasia, jesteś rolnikiem od teraz. Ale już. Mam sandały, nie mam gumiaka. No, jesteś rolnikiem, chodź, dasz radę. Kasia. Nie, no nie idź, po co tam? To nie idź. Zerwę ci bukiet. Bukiet kwiatów od męża. Z własnej działki ci nazbieram kwiatów. Proszę, Kasienko, właścicielko tej ziemi. Dziękuję. Brygada. Brygada, jak się czujesz jako właścicielka? Super. Szczęśliwa, ale jeszcze za dużo misji do zrobienia. Jeszcze sobie nie płaczę, ale będę wieczorem sobie popłakiwać. Ze szczęścia? Ze szczęścia. No ale strasznie jest to zarośnięte, Kasika. Będziemy, znasz, sobie wykosimy tylko ścieżkę, a potem gdzieś się kosił powoli resztę. Jedziemy do sklepu po kosiarkę. Tak, jedźmy. Sprawdźmy ten dół. Jedź na dół i zatrzymajmy się na dole i zobaczmy, czy da się wjechać tam vanem. Może tam na dole jest mniejsza ta trawa. Jest woda? Wody nie ma, ale pani powiedziała, że w lecie nie ma. Że tylko na wiosnę i w zimie. Wow, Kaśka. Pięknie. Ja pierniczę. No, saka, no nie wiedziemy. Tu przecież to jest metrowe. Oh my god. Wow. To jest w wysokości ciebie ta trawa tutaj. My tu nie wjedziemy. Wow. No przepięknie to wygląda. Zakwitnięta cała łąka. Nie tak to wyglądało miesiąc temu. Miesiąc temu było po kostki mieliśmy tego, tej trawy. A teraz? No to co, no kosiarka. Pierwsze co kupujemy. I nie mało. I chociaż tutaj, żebyśmy wiedzieli, tutaj wykosimy dzisiaj. Aha, nie, albo jutro. Trzeba. Tylko po prostu kawałek. Potem podjedziemy dalej. Potem kupujemy sekator. Tą figę trzeba uwolnić, bo ona jest obrośnięta w ten. No. Jedźmy do jakiegoś briko i puścimy trochę hajsu. Ale w ogóle mi się pomyliło, bo Paulina i kiedyś powiedziała, że będziemy musieli od razu zapłacić kartą podatek. I mi się pomyliło, że to będzie 5000 euro. No i przygotowałem 5000 euro, a okazało się, że było 500 euro. 4500 zaoszczędziliśmy. Nie wydaliśmy. Tu nie jest tak obrośnięte, ta nasza górka. I tam gdzieś wiśnia jest. Wiśnie, czy tam gdzieś coś powiedziała pani, że wiśnia. No piękne są po prostu. Wszystko jest przepiękne. Bom dia! Tu są jakieś fajne sekatorki, zadyszkę. To wygląda jak do mięsa. Moja mama miała takie do kurczaka kiedyś. To są sekatory w ogóle? O, taką piłę! Patrz, Kaśka, takie coś kupimy. Dawaj taki sekator, taki ten, samurajski. Przejdziemy przez te po prostu kwiatki, tak. Ha? To jest do podcinania tych gałęzi. Wszystko z tych rzeczy musimy wziąć. Nie mamy takiej piłki do obcinania. Wkładam do koszyka. Nie mamy takiej piły, potrzebuję taką piłę. Nic nie mamy po prostu. Musimy wszystko zacząć od nowa. To jest zupełnie, zaczynamy nowy etap życia i wszystko musimy sobie sprawić. No to jest dla mnie wyznacznik, żeby nie było plastiku. Gdzie to masz plastik być? Nie, no żeby tu nie było plastiku. Aha. Co prawda rączka jest plastikowa. Mi się wydaje, że będzie się ręka boleć od nich.
ktoś chce wziąć coś takiego. No zobacz, tu jest dużo plastiku. No tak, no dobra, to weź, no to jest, to są pierwsze rzeczy, które kupimy, na pewno one się zepsują. Korta, sebesz, kombi materia. Takie czy takie? No te lepsze, bo te ma większe, no to bierz będzie tamte. Większe. Nie wiem ile kosztują, ale ale jak lepsze to. Myślę, że taki sekator też nam się przyda. Do czego? No do obcinania jakichś grubych gałęzi. To nie jest to? To nie jest to. Aha, to jest do żywopłotu, do takiej grzywopłotowe, takie przycinanie drzewek. Wszystko nam jest potrzebne. Siekierę mam, ale tępą, to może sobie ją naostrzę. Nie wiem co to jest. Aha, to jest wkład do tej piły. O, jest. Co jest? Kosił, nie? O, no, to dla ciebie. Mam brać, naprawdę? Już weź se. Nie chcę. Łopatę, ale pisali mi ludzie, żebym sobie kupił porządną łopatę. Ktoś mi pisał, żebym sobie kupił Friskasa łopatę w ogóle, żebym nie szedł takie zwykłe łopaty, bo podobno czuć różnicę. Dobra, ogrodem się dzisiaj nie będę zajmowała. Na razie to, co potrzebujemy. Co ja zapisałam, że potrzebujemy? Obcinaczki na pewno. Kosiarkę musimy kupić. I rośliny. Słuchawki duże, słuchawki małe, kosiarkę, sekator, roślina. O, takie słuchawki, to przy kosiarkach. Niestety nie ma tutaj produktów Stila, a chciałem sobie kupić kosiarkę Stila, jak już brać to porządną. Tu są jakieś Betools. O, jest Kawasaki. To chyba jest porządna firma. I jakieś takie agro, ale jakość wykonania jest po prostu taka mizerna, że chyba sobie daruję dzisiaj i nie kupię tej kosiarki. Pojadę jutro kupić kosiarkę, bo no strasznie to wygląda tandetnie. Wiesz, jaki to jest strasznie niskiej jakości plastik. Kupię sobie parę ochraniaczy i parę rzeczy, jakich akcesoriów, jak już tu jestem. Tu jest jakaś siatka, a to jest w ogóle z szybką. Po polsku, plastikowa osłona twarzy. Plastikowa czy siatki? Wezmę sobie plastikową. Niestety nie kupiłem tego, po co tu przyjechaliśmy, czyli kosiarki, ale kupiłem worek cementu, kupiłem worek piasku i worek jakichś kamieni, bo będę betonował nam wjazd, żeby móc wjechać vanem na część, gdzie będziemy mieszkać, w vanie. Trzeba po prostu zabetonować takie kratki, które mi wyspawał mój brat i które przywiozłem z Polski. Do tego będę potrzebował cementu. Jeszcze w życiu nie robiłem cementu, w sensie betonu. I musiałem wygooglować w ogóle, jak się robi cement. I znalazłem tam 3 składniki, 4. Jeszcze woda, ale wodę sobie wezmę ze studni. I kupiłem to wszystko. Niestety nie mam takiego wiertła, żeby to wymieszać, ani betoniarki. Nie mam też prądu na działce jeszcze podłączonego. Więc będę to musiał mieszać w wiaderku. Taką kielnią. Kielnię mam, bo dostałem od mojego brata Wojtka na święta. Głowa mi pęka po prostu od ilości rzeczy, które jeszcze są przed nami nowych i zastanawiam się, w co myśmy się w ogóle wkopali. To na pewno nie jest strefa komfortu. Totalnie nie weszliśmy teraz w jakąś strefę komfortu, tylko wyzwań. Koniec. Na dzisiaj. Bon dia, dzień dobry. Niestety nie spaliśmy na naszej działce dzisiaj, bo nie udało nam się kupić kosiarki. Pojechaliśmy jeszcze do Leroy Merlin, pojechaliśmy jeszcze w różne inne miejsca, gdzie sprzedawali kosiarkę i nigdzie nie było takiej porządnej. Sama chińszczyzna, same dziadostwo. Więc wygooglowałem, że niedaleko nas jest oficjalny sklep Stila.
Więc jadę do Szpila i mam nadzieję, że tam kupię. Kasia drugim samochodem, vanem, pojedzie teraz do sklepu ogrodniczego, ponieważ chce kupić roślinkę i ją dzisiaj posadzić na działce. Mam nadzieję, że się uda nam zrealizować te dwa plany, jakie mamy na dzisiaj. Ja znowu jestem trochę doładowany, bo zabrałem trochę rzeczy z vana, więc to wszystko teraz jest takie przejściowy etap. Ale myślę, że do tygodnia, do dwóch tygodni pojawi się kontener na naszej działce, w którym będziemy mogli przetrzymywać to wszystko. A teraz jadę kupić kosiarkę Stihl. Videos on YouTube with this is very good to cut, but at the same time when cut they transform the grass or mm-hmm. other things in small pieces mm-hmm. like a salada uh-huh, you okay. know yes this is very good. It's more indicate for silvers. We're gonna explain how you change the tools. Okay. You make a video. No, don't start yet. Ah, okay. Start when I say. Okay. In the last case, use this. Last case. Mm-hmm. If you see, you analyze. I will try with this, and I will decide which one is better for me. This one, mm-hmm. it's usually near by the trees, mm-hmm. near by the holes, mm-hmm. near by obstacles. Mm-hmm. In the free land, uh-huh. in the leaf free yeah. land, this one. Use this. Okay. Don't forget, it's very important, mm-hmm. The warranty. Mm-hmm. If you make a mistake, mm-hmm. no warranty. Okay. And please do not work without this. Okay. Because the steel recommends mm-hmm. the people who mm-hmm. came here with a machine without this, mm-hmm. no warranty. Okay. Claro. Let's go. No to możemy zaczynać przygodę z działką pana nowego klienta. Uśmiech niezły, miły. No oni lekcje mi zrobili. To super. Lekcje użytkowania tego wszystkiego, zakładania. Jak do debila po prostu mówili, ale to dobrze, już nie wiedział. Udało się kupić super kosiarkę, nie dokładnie tą, którą chciałem, ale model wyższą. Natomiast to, co jest ciekawe, to tu są tańsze rzeczy Stihla niż w Polsce. Według cen katalogowych ta kosiarka o 100 euro jest droższa w Polsce. Nie wiem, skąd się to bierze. Ogólnie wszystkie rzeczy w Portugalii są droższe niż w Polsce, ale produkty Stihla są tu tańsze, więc... Kupiłem po prostu lepszą, no bo nie było tej mojej. Mocniejszą tą kupiłem kosiarkę. Do tego cały zestaw akcesoriów. I do tego pan mi zrobił szkolenie, pokazał jak zakładać te wszystkie piły, żyłki i tak dalej. Doradził. No i mam już nowego, zaprzyjaźnionego pana w sklepie ogrodniczym. Na to urządzenie dostałem 3 lata gwarancji. I muszę raz do roku przywieźć to urządzenie tutaj do serwisu, żeby oni sprawdzili, zrobili rewizję. Fajnie, żeby mieć po prostu kogoś, kto jest na miejscu i nie w takim supermarkecie budowlanym. Nie mam nic do supermarketów budowlanych, ale wydaje mi się, że lepiej jest mieć zaprzyjaźnionego pana w sklepie, który ma od razu serwis i doradza i się tym zajmuje. I on po prostu powiedział, że on z tego żyje. A sklepy budowlane żyją też ze sprzedaży karmy dla psów, obrusów i różnych innych rzeczy. Uśmiechnięty jestem, bardzo szczęśliwy, bo po wczorajszym niepowodzeniu. Już dość.
Jestem już na działce. Moi drodzy, te wszystkie piękne kwiaty, które tutaj widzicie, to wszystko jest Łukasza i Kasi. To wszystko trzeba wygolić. Tej góry raczej nie będę na razie golił, niech nam cieszy oczy. Ale tutaj ten dół musimy, że tak powiem, wyczyścić. Bo vanem chcemy sobie wjechać, tam jest droga. I tam sobie po prostu wjedziemy vanem. I tam zrobimy naszą bazę. Za tymi drzewami tam będzie nasze miejsce, gdzie będziemy mieszkać przez najbliższe miesiące. No a poprzecinamy drzewka. Te wszystkie drzewka są Łukasza i Kasi. Tu jakieś busze. To wszystko trzeba po prostu wygolić, wyczyścić, wysprzątać. Tak, żeby to było ładnie. Posadzić jakiś nowych roślin. Dowiedzieliśmy się też od właścicieli, że ten nasyp, który tutaj jest, ta góra, to jest naturalnie i to zawsze tak było. Zawsze oni mieli po prostu tą górkę tutaj, bo nam się wydawało, że to jest nasypane, że oni po prostu przywieźli tu jakiejś ziemi innej, ale oni powiedzieli, że to jest naturalne i zawsze tutaj było. Tu jest po prostu taka brązowa ziemia w tych okolicach. Wszystko się składa w całość. Mam nadzieję, że nie kłamią. Ale raczej tak, jak tylko im zapytaliśmy się, to się zdziwili, bo nie, to wszystko zawsze było naturalne. Tak samo to tutaj. No nie wiem, może tak, może nie, może się kiedyś dowiemy. No ale pięknie, wygląda to naprawdę przepięknie. O, bon dia! Kasia tam jest, na górze, na końcu. Tam jest koniec naszej działki, jest Kasia. Dokładnie w tym samym miejscu. Bajka, po prostu wygląda to przepięknie. Udało mi się to uruchomić, ale jest strasznie wysoka trawa. Ja myślałem, że ona po prostu będzie znikać, a ona się przewraca, tak jakbym to kosił taką zwykłą kosą. Ja pierdzielę. W co myśmy się wkopali? Już mi pot leci z czoła. A to jest dopiero 2 metry kwadratowe. Dobra. Trzymajcie kciuki. Problemami, bo moja konstrukcja metalowa niestety zapadła się i wpadłem do korytka, ale ja to naprawię, ja to wygipsuję, zabetonuję, będzie tip-top. A póki co, dzisiaj jest przed nami pierwsza noc na naszej działce. Pachnie świeżo skoszoną trawą, oddali piesek szczeka. Ja nagrywam na dwie kamery, dlatego jedna z nich na zmianę ucieka z twarzy Łukasza, ale wiecie, o co chodzi, emocje. Są emocje, zachód słońca. Obróć, pokażę. Pokaż Państwu tutaj, jaki mamy piękny zachód słońca. I tym optymistycznym akcentem z widzami naszego vloga się na tą chwilę żegnam. Zobaczymy się rano, jak będę Wam pokazywał, ile skosiłem. A z widzami z Instagrama pozdrawiam Was bardzo serdecznie i przekazuję Was Kasi. Dobra. Super.